kolejnym nagraniu. Nadeszła zimowa pora, a co za tym idzie, nasza skóra woła o pomoc. Tak, odwodniona, przesuszona. No właśnie, teraz jak pomóc naszej skórze we właściwy sposób? Bo często mam takie wrażenie, że wydaje nam się, że a, byle jaki tam balsam kupić i będzie w porządku. No nie do końca. Balsam, tak samo jak i serum do naszej twarzy, tak samo balsam do naszej skóry, powinien być odpowiednio dobrany. Dlatego też dzisiaj przedstawię Ci kilka bardzo fajnych opcji, żebyś mogła wybrać coś dla siebie. Wszystkie te opcje są dostępne zarówno w Rossmanie, jak i w Hebe. Bardzo przystępna cena. Natomiast dziewczyny, które są tak jak ja z UK, ja Wam podlinkuję te wszystkie produkty, żebyście mogły je dostać tutaj w UK, ponieważ wiem, że o polskie produkty czasem tutaj nie jest łatwo. Co za tym idzie, to jeszcze chciałabym Ci przypomnieć, że to nie jest porada lekarska. Jeżeli masz problemy ze zdrowiem bądź wątpliwości co do jego stanu, musisz udać się do lekarza. My sobie dzisiaj powiemy, co dla kogo, czyli jak dobrać odpowiedni balsam do Twojego problemu, do Twojej skóry. No i właśnie, zaczynając od tego, często w balsamach, i tutaj mówię o kosmetykach syntetycznych, znajdujemy takie składniki jak mikroplastik, mocne silikony, czy na przykład parafina. Zaraz do tego przejdę, natomiast jeżeli chodzi na przykład o mocny silikon, no to oczywiście będziemy mieć takie uczucie gładkości, natomiast taki mocny silikon w balsamie to jest tylko oblepiacz. Tam nie będzie ani nawilżenia, ani regeneracji, jedynie efekt oblepionej skóry. W związku z tym od razu mówię takim balsamom nie. Parafina w balsamach, no niestety tutaj jest to troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ parafina ma za zadanie zamykać wilgoć na skórku, natomiast no, często zdarza się tak, że po prostu jest to kolejny oblepiacz. Także ja dzisiaj Wam przedstawię balsamy naturalne, natomiast każdy z nich ma swoje osobne właściwości i o tym dzisiaj pomówimy. Natomiast zanim przejdę do sedna, to jest bardzo ważne, tutaj jego nie przełączaj, nie przewijaj. Nie chodzi mi o to, żebyś kupiła jakikolwiek z tych produktów. Mój YouTube to nie jest tablica ogłoszeniowa, reklamowa, jak zwał, tak zwał. Chodzi mi o to, żebyś zrozumiała i dobrała produkt odpowiedni dla siebie. Nie jest to dla mnie ważne, który z nich kupisz, być może nawet żaden, ale żebyś zrozumiała, który produkt jest dla Ciebie odpowiedni. Dlatego zanim jeszcze przejdę w ogóle do tych produktów, muszę Ci powiedzieć, no właśnie, troszkę na temat Twojej skóry i być może problemów z nią związanych. Wiele problemów skórnych bierze się z niedostatecznego nawodnienia skóry. W efekcie niedoboru wody następują niekorzystne zmiany w naskórku, takie jak zahamowanie jego odnowy, szorstkość, a nawet pękanie. Co to oznacza? Prawda, elastyczność naszej skóry w naszym stopniu jest uwarunkowana nawilżeniem warstwy rogowej, które w szczególności zależy od zawartości lipidów stanowiących barierę zaporową, zapobiegającą ucieczce wody z głębszych warstw. Na momencie chciałabym się zatrzymać, ponieważ co się dzieje w momencie, kiedy taka bariera, o której właśnie wspomniałam, no niestety, ale uległa alternacji, zniszczeniu. Jak do tego może dojść? Czyli na przykład używamy produktów, które irytują naszą skórę, na przykład żele pod prysznic z SLS-em, albo na przykład przychodzi to też również z wiekiem. Z wiekiem, kiedy produkcja ceramidów czy właśnie lipidów jest już znacznie obniżona, a przede wszystkim one przyczyniają się do właśnie zdrowej i mocnej bariery. No i tak w takim ogromnym skrócie mówiąc, kiedy już pojawiają się symptomy skóry odwodnionej czy skóry suchej, to pamiętajcie, to są dwie różne rzeczy. No to niestety nasza skóra bardzo staje się bardzo wrażliwa. Może pojawić się takie uczucie palenia, może pojawić się na przykład zaczerwienienia mogą się pojawić na skórze i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym taka sucha czy odwodniona skóra może prowadzić do tego, do nadwrażliwości naszej skóry. I o tym również chciałabym pomówić i podkreślić, ponieważ o tym będę mówić przy tych produktach. Co jeżeli mamy skórę suchą, co jeżeli mamy skórę odwodnioną, a co jeżeli już żeśmy doszli do etapu, kiedy ta skóra stała się, no mamy taką nadwrażliwość na tej skórze. No właśnie, o tym wszystkim sobie teraz już powiemy. Bez przedłużenia przechodzę do produktów. Produktem, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest z Only Bio Hydra Mocktail i tutaj to jest balsam z lewanem i z imbirem.
Lewan ma właściwości regenerujące, ma właściwości głęboko nawilżające, dlatego że jest to, zachowuje się tak, jakby to był po prostu roślinny kwas hialuronowy czy probiotyk. No i do tego oczywiście tutaj mówimy o właściwościach wzmacniających. Mamy tutaj również, jak już wspomniałam, imbir. I przy imbirze mówimy o rozświetleniu, ale również o regeneracji. Dlatego, no i ten produkt poleciłam dla skóry odwodnionej, suchej, ale również i normalnej. On jest taki najbardziej neutralny z tych wszystkich, które dzisiaj Ci pokażę, dlatego też od niego zaczęłam. Jest to produkt, który będzie się bardzo szybko wchłaniał, ma taką aksamitną formułę, no i do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o zapach, tutaj jest ten zapach bardzo delikatny. Kolejnym produktem jest balsam, po raz kolejny z Only Bio. Tym razem jest to butelka szklana, ale tutaj będziemy mieć kompletnie inne właściwości niż w poprzednim balsamie. Tutaj znów pojawi nam się lewan, tym razem z rzepaku, czyli właściwości mocno regenerujące, mocno nawilżające, ale tutaj będzie coś jeszcze, dlatego tutaj ten balsam polecę dla skóry, do skóry dojrzałej, która wymaga regeneracji i wzmocnienia, czyli mamy gdzieś taką skórę już, no, obwisłą, że tak powiem, brak elastyczności, brak ujędrnienia, no to tutaj polecę ten balsam, ale też dlaczego? No właśnie, i tutaj muszę teraz o tym powiedzieć, mamy bardzo, bardzo ważny czynnik w składzie. I są to fitosterole z oleju, które pobudzają przede wszystkim produkcję kolagenu. Kolagen, czyli oczywiście nie muszę tutaj już nic wiele tłumaczyć, ale również redukuje rozpad elastyny, czyli przyczynia się do wzmocnienia tej skóry, do ujędrnienia tej skóry. No i o tym właśnie mowa, dlatego tutaj jeżeli właśnie ktoś ma problem, jak już powiedziałam, no problemy ze skórą dojrzałą, jak najbardziej polecę tutaj ten produkt. Jeżeli chodzi o konsystencję, bardzo szybko się wchłania, znowu mamy do czynienia z konsystencją bardzo aksamitną, lekką, no i zapach jego prawie w ogóle tutaj nie ma. Do tego, nie wiem czy wspominałam, tutaj butelka jest szklana. Teraz będę miała propozycję dla osób ze skórą suchą albo nawet bardzo suchą i tutaj mam do zaoferowania Bielendę Eco Nature balsam do ciała nawilżające i tutaj mamy śliwkę kakadu, jaśmin i mango. Teraz tak, zanim przejdę do właściwości śliwki kakadu, jaśminu i mango, chciałabym tylko zwrócić uwagę tutaj na zapach. To jest zapach przepiękny, egzotyczny, przyjemny, ale mocny. Jeżeli ktoś nie lubi mocnych zapachów, to może niekoniecznie, natomiast ja uwielbiam ten zapach i sama, mimo tego, że moja skóra nie jest jakoś super sucha, używam tego produktu chyba tylko i wyłącznie ze względu na zapach. No naprawdę top, jeżeli chodzi o formułę, bardzo szybko się wchłania, no i konsystencja jest tutaj taka, to nie jest masło, ale tutaj bardziej taka masełkowata, co nie powinno Was zdziwić, ponieważ tak jak powiedziałam, to jest już do skóry bardzo suchej, dlatego też przechodzimy od razu do składu. Śliwka kakadu, czyli taka bomba witaminy C, przyczynia się oczywiście do rozjaśnienia skóry, no ale oczywiście do jej elastyczności, no i oczywiście mamy tutaj antyoksydanty. Mamy oczywiście jaśmin, który głęboko nawilża, no i oczywiście wygładza tą skórę, ale to nie wszystko, ponieważ tak jak już wspomniałam, mamy tutaj jeszcze mango, czyli głębokie nawilżenie, no i oczywiście regeneracja. Także tutaj serdecznie ten balsam polecę dla osób ze skórą suchą, dla osób, których zima zaskoczyła w tym roku, a my przechodzimy do kolejnego produktu, a już wiele ich nie zostało. Kolejnym produktem będzie balsam z firmy Yop i tutaj jest to balsam z figą i on został zaprojektowany, stworzony z myślą głównie o regeneracji skóry, czyli to jest balsam regenerujący. Czyli ten balsam jest dedykowany dla skóry suchej, skóry o braku, z brakiem elastyczności, z brakiem ujędrnienia. No i tak jak przed chwilą wspomniałam, tutaj będą właściwości typowo regeneracyjne. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o formułę, ta formuła już jest taka bardziej bogata, taka bardziej, słuchajcie, no nie chciałam tutaj użyć złego zwrotu, ale ona się będzie wchłaniała troszkę dłużej niż pozostałe balsamy, o których mówiłam. No i zapach jest taki odświeżający, owocowy. Natomiast chciałam się tutaj skupić na tym ekstrakcie z figi na momencik. I tutaj chodzi mi oczywiście o wspieranie produkcji kolagenu, ale także o bardzo głębokie nawilżenie. Ale to nie wszystko, ale tutaj, jak już się domyśliliście, skoro to jest balsam taki regenerujący, no to tutaj będzie ta konsystencja, tak jak już zresztą wspomniałam, ona się dosyć dłużej wchłania.
taka bardziej masełkowata. No i tutaj nie powinno Was też zdziwić, że mamy masło shea i murumur, o którym ja już kiedyś mówiłam przy jednym z produkcie z Wamisy, czyli o co chodzi? Oczywiście o głęboką regenerację. Także tutaj, jeżeli mamy osoby, które szukają czegoś, co zregeneruje ich skórę, polecam tutaj zajrzeć, popatrzeć na ten produkt z Yolk. No i tak jak ja wspomniałam na samym początku tego nagrania, często zdarza się tak, że mamy skórę odwodnioną czy suchą i to potem prowadzi również do uwrażliwienia tej skóry. No i tutaj będę miała już dla Was ostatnią propozycję, jak się domyśliłaś. I tutaj oczywiście mówię o balsamie z firmy Soraya Oat Therapy, czyli owsiany balsam do ciała. I tutaj ja go bym poleciła do skóry suchej i właśnie wrażliwej. Ale o co chodzi? Zanim przejdę, to jeszcze muszę do sedna, to jeszcze chciałam Wam zwrócić uwagę na opakowanie, ponieważ tutaj jest napisane, i to jest bardzo ciekawe z ekologicznego punktu widzenia, aż 57% plastiku użytego do wytworzenia tuły pochodzi z recyklingu. Brawo Soraya! A przechodząc do właściwości tego produktu. Tutaj będziemy mieć właściwości przede wszystkim oczywiście nawilżające, ale również wygładzające. No i tak patrząc na skład, co my tutaj mamy? Ja tutaj Wam wyjątkowo przeczytam. Biomimetryczny, czyli naśladujący naturalne struktury naskórka i idealnie się w nie wpasowujący olej z owsa bogaty w kwasy omega-3, omega-6 oraz antyoksydanty. No i właśnie, to jest klucz tutaj w tym produkcie, dlaczego on będzie działał tak, a nie inaczej. No i oczywiście ekstrakt z owca, czyli właściwości nawilżające i wygładzające. Teraz tak, jeżeli chodzi o formułę, to jest formuła bardzo lekka, ona się szybko wchłania, ale stop. Tutaj będziesz miała jeszcze takie uczucie, za każdym razem, kiedy nakładam ten balsam, jego, mimo tego, że ja go trzymam tak w temperaturze pokojowej, on jest zimny, po prostu ma taki bardzo, kojące działanie. Także ja go teraz nakładam i mimo tego, że tak jak one wszystkie są w temperaturze pokojowej, ten balsam on jest bardzo kojący, chłodzący, także to jest takie inne, jeżeli chodzi o formuły tych wszystkich balsamów. No i to był już ostatni produkt, muszę Ci się przyznać. To już ostatni produkt, jak na pewno zauważyłaś. Jeżeli chodzi o zapach, jest to zapach bardzo lekki i powiedziałabym nawet przyjemny. Posłuchaj, jest to 5 balsamów, które tutaj wymieniłam. Oczywiście jak pójdziesz do Rossmana czy Hebe, jest ich oczywiście więcej, to nie są jedyne balsamy, po które możesz sięgnąć, natomiast to są moje propozycje dla Ciebie, którą z nich wybierzesz, na którą się zdecydujesz, a może już którąś masz. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, jeżeli to nagranie było przydatne, koniecznie zostaw mi również czerwone serce w komentarzu. Pamiętaj, każde serce, każdy komentarz, każde wyświetlenie daje mi znać, że to co robię, nie robię tego na darmo. Także dziękuję Ci bardzo, że ze mną tutaj jesteś i koniecznie muszę Cię zaprosić na www.zawszemłoda.com, gdzie do pobrania jest darmowa lekcja tapingu twarzy oraz moje autorskie kursy, gdzie nauczę Cię, jak działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, no i oczywiście jak wygładzić istniejące już zmarszczki, jak pracować nad pięknym owalem twarzy, pozbyć się podwójnego podbródka i wiele, wiele więcej. Także serdecznie Cię zapraszam na www.zawszemłoda.com. A teraz, że oglądasz to nagranie, oczywiście masz ode mnie kod zniżkowy, ale to nie wszystko, ponieważ nadchodzą święta i jeżeli nadal się zastanawiasz, co kupić, w co zainwestować na dobry prezent świąteczny, mam dla Ciebie propozycję, mianowicie na pewno słyszałaś, jeżeli oglądasz mój kanał, o zmarszczkach sennych, zmarszczkach, które powstają podczas snu, jeżeli śpimy na brzuchu bądź też na boku. Jak temu zapobiec? No taśmy, taping, masaże, to jest bardzo dobra droga do tego, natomiast w nocy, no niestety, tutaj trzeba zainwestować w poduszkę, więc jeżeli Cię jeszcze zastanawiasz, to serdecznie Cię zapraszam do nagrania, które gdzieś tutaj się wyświetli na temat właśnie zmarszczek sennych i gdzie mówię o najlepszej pod słońcem poduszce przeciwzmarszczkowej, którą również tutaj Ci podlinkuję pod tym filmem i przypominam Ci, że oni dali mi kod zniżkowy Justyna10, on też się tutaj na pasku gdzieś wyświetli i przy użyciu tego kodu Ty dostaniesz zniżkę na tą poduszkę, bodajże 10 dolarów, także jeżeli taka opcja Cię interesuje, to tutaj przed świętami pomyślałam, że się przypomnę. Natomiast jeżeli pomogłam Ci na przykład z pomysłem na prezent świąteczny, to bardzo się cieszę, a jeżeli szukasz czegoś innego,
też również nie ma problemu. To będzie na tyle w dzisiejszym nagraniu. Cieszę się, że byłaś tutaj ze mną i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!